przykro na powodu takiego rezultatu, bo spodziewaliśmy się, że będzie on zdecydowanie lepszy. Natomiast to, co zobaczyliśmy na boisku, można powiedzieć, że Legia postawiła bardzo wysoką poprzeczkę. Jednak mimo wszystko za dużo tych osłabień na tak dobrze dysponowaną drużynę gości. I te sytuacje, które stworzyła Legia, nie strzeliła z niej bramki. Mieliśmy w nich troszeczkę szczęścia, natomiast rok później w naszych błędach w samej końcówce pierwszej połowy strzelili dwie bramki. I od tej pory, można powiedzieć, kontrolowali przebieg spotkania. W drugiej połowie mieliśmy jeden kontratak, gdzie w trójkę Kamil Niedźwiak, Niki, Darko Jeździsz, mogliśmy to rozwiązać lepiej i strzelić bramkę kontaktową. To nam się nie udało, ale zostawili chłopacy mnóstwo zdrowia w drugiej połowie, próbując w jakiś sposób strzelić tą bramkę. Natomiast dzisiaj przede wszystkim było widać taką różnicę fizyczną w tych pojedynkach o drugie piłki czy bark w bark. Legia z tych sytuacji wychodziła zwycięsko i to było widać. Z drugiej strony ta szybkość, taka naturalna szybkość, którą się trenuje, pod tym względem też Legia wyglądała zdecydowanie lepiej i byli lepsi dzisiaj, niestety byli dzisiaj lepsi i stąd też przegrana. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, daję Państwu głos. Zapraszam do zadania. Dobry wieczór, Panie Trenerze, jak już raz Igor. Czy z perspektywy zakończonego już meczu, słyszałem, że Pan miał wątpliwości co do tego, czy wystawić w ogóle Kamila do składu, czy z perspektywy zakończonego meczu żałuje Pan swojej decyzji? Nie. Kamil, ja wcześniej już wiedziałem, tu muszę się przyznać, że była to troszeczkę zasłona dymna w tym przypadku. Natomiast nie, jeśli chodzi o infekcję wielu piłkarzy. Tutaj mówiłem to, co się działo rzeczywiście w szatni, natomiast konsultowałem to również z Adamem Nadalką. No nie będziemy ryzykować zdrowia chłopaka, który z taką kontuzją mógłby zagrać dzisiaj, ale mogłaby mu się odnowić ta kontuzja i znowu zaczynamy leczenie Karola od samego początku. Ja mam nadzieję, że teraz jest przerwa na reprezentację. Karol wyleczy się, to żebro się zrośnie i będziemy mieli z niego pożytek w końcówce sezonu, jak również reprezentację. Kolejny pytanie. Proszę Panie Trenerze, dwa pytania. Pierwsze od Tomasza Kadara, oberwał nogę. Czy to jest coś poważnego, czy nie? No, skręcony staw skokowy, musiał zejść. Podejrzewam, że też nie będzie grał w prezentacji, bo gdyby było lżejsze, to na pewno Tomasz chciałby zabrać w drugiej połowie, ale nie wiem. Drugie pytanie. Pan mówi o tych osłabieniach, oczywiście to rzutowało na Lecha, ale czy nie myśli Pan, że jednak nawet biorąc pod uwagę te osłabienia z powodu infekcji, kontuzji, to jednak różnica między tym meczem i Lechem, a Legią w tym meczu, a tym, co było jeszcze w zeszłym roku, jest zaskakująco duża. Znaczy szybko to się potoczyło, że Legia odskoczyła. No tak, taka jest prawda, tak jak Pan powiedział, Legia postawiła wszystko na jedną kartę, wzmacniając się i to dość dobrze i mocno. No nie, nic dodać, nic ująć, to co Pan powiedział. No i na przykład w takich spotkaniach, i jest wiele takich spotkań, gdzie rywal dominuje, możesz go skontratakować, natomiast my nie mamy takich piłkarzy z nie wiadomo jaką szybkością, żeby właśnie w ten sposób wykorzystać to, że jesteś zdominowany i bronisz się na przykład na własnej połowie. To też między innymi
że w tych sytuacji nie byliśmy w stanie sobie stworzyć dzisiaj zbyt wiele. Kolejne pytanie, proszę. Radosław Kosakowski z Podgniezna. Panie trenerze, kiedy zapytałem trenera Czesława tutaj przed chwilą o tym, czy on już widzi drogę do Mistrzostwa Polski, to się wzbranił bardzo przed tym. Ale czy pan ocenia, że jeszcze ktokolwiek będzie w stanie nawiązać z Legią taką wyrównaną walkę o tytuł mistrzostwa w sezonie? Nie sądzę, bo źle.